Dziękuję bardzo za ten apel. Bardzo proszę, redaktor Knapik. To w innej sprawie jeszcze zupełnie. Skoro już mowa o debatach, zapowiadana jest debata pana premiera ze związkowcami, ze stoczniowcami. Co by panowie radzili premierowi, ewentualnie związkowcom przed tą debatą? Jak ona powinna i jak waszym zdaniem będzie wyglądać? No, najlepiej, żeby ta debata odbyła się po pierwsze w warunkach pokojowych, czyli żeby ani premier, ani stoczniowcy w kaskach nie występowali. Ale dobrze by było, żeby ta debata była poświęcona rzeczywiście problemom nie tylko przemysłu stoczniowego, ale też problemom tych ludzi, którzy tracą miejsca pracy i w jaki sposób rząd będzie realizował te zapowiedzi choćby, które były składane wielokrotnie podczas debat publicznych. My do pana premiera Tuska nie mielibyśmy tak wielkich żali i pretensji, gdyby nie to, że kilka miesięcy temu w różnych debatach politycznych i wtedy, kiedy to służyło pozycji Platformy Obywatelskiej, premier zapowiadał, że na pewno pomoże stoczniom, że na pewno je uratuje i że na pewno nie będzie problemu z załatwieniem tej sprawy w Brukseli. To były słowa premiera, bo to miało się podobać wówczas nie tylko stoczniowcom, ale trafiać do opinii publicznej. I mamy absolutnie żal i pretensje do pana premiera, że w taki sposób postępował ze stoczniowcami. W taki sam sposób pan premier i rząd postąpił z ludźmi, którzy mają kredyty i tracą pracę, bo była zapowiedź, że na pewno ta sprawa będzie rozwiązana i że na pewno będzie ustawa, która zagwarantuje pomoc w spłacie tych kredytów. Dzisiaj tej ustawy nie ma. To są kolejne sprawy, które dowodzą, że pan premier wykorzystuje wszystkie sytuacje tylko i wyłącznie do uprawiania bieżącej polityki. Tak samo było w przypadku stoczni zarówno w Gdyni, jak i również w Szczecinie. Trzeba rozmawiać, trzeba debatować, ale o konkretach, ale kiedy coś się obiecuje, to najlepiej się z tego wywiązać. Dobrze by było, gdyby stoczniowcy zamiast uzbrajać się w kije i kaski, uzbroili się rzeczywiście w te argumenty. Wystarczy przytoczyć wszystkie słowa premiera sprzed kilku miesięcy, kiedy mówi, co zamierza zrobić dla stoczni i że na pewno wszyscy mają być spokojni, stocznie zostaną uratowane. Drodzy państwo, jeszcze jedno tylko informacja z drugiej mojej pozycji, z drugiej roli, czyli przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jak wiecie, na 20 maja wyznaczyliśmy posiedzenie wraz z panem przewodniczącym Markiem Piernackim, przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, poświęcone tej demonstracji i działaniom policji przed salą kongresową, wtedy kiedy był kongres IPP. I od razu chcę powiedzieć wyraźnie, ja już w ubiegłym tygodniu wystąpiłem do pani prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby przesłała mi wszelkie dokumenty dotyczące tejże demonstracji i wszystkich w tym dniu zresztą. Chcemy, żeby debata, która ma tutaj miejsce, również nie dotyczyła tylko walki politycznej, żeby również dotyczyła demokratycznego państwa prawnego i żeby każdy, kto w Polsce podejmuje jakieś działania, przestrzegał prawa. Zobaczymy, jakie tam była notyfikacja, w jakim miejscu, z jakimi środkami, co mieli przywieźć stoczniowcy, również gdzie miała być policja, jakie te barierki były ustawione. To wszystko chcemy zobaczyć. Zresztą według informacji premiera Schetyny to wszystko było filmowane. 20 maja to musimy zejść z polityki i z tego oczerniania się wzajemnego. Musimy przejść na fakty.